Cześć, tu Agata ponownie. Chciałabym Wam przedstawić kolejny obrazek abstrakcyjny, namalowany czarnym markerem na białym papierze akwarelowym. Jest to taki obrazeczek, rysunek narysowany dla chłopca, który ma mniej więcej 5-6 lat. Interesuje się Lego Ninja, więc dostanie obrazek nie związany z Lego Ninja, tylko tu, gdzie są pieski i kotki. Zresztą obrazek nazywa się Cats and Dogs. Tak jak widzicie, jest to sporo się dzieje, sporo zwierzątek, różne rzeczy, przedmioty. Jest to duża kangurzyca z małym kangurzątkiem. Są trzy pieski, dwa śpią, jeden nie śpi, jeden patrzy, wącha kwiatki, jest tu ukryty kotek. Są dwie dziewczynki, jest jeden chłopczyk. Jest motylek, filiżanka, malutkie filiżaneczki, jest czajnik, ptaszki są dwa, jest latawiec, no i troszkę roślinek, gałązki takie różne. Są też jeszcze takie napisy, żeby był to obrazek taki bardzo wesoły i szczęśliwy. Są tutaj napisy funny, friends, kids, light. Sunny day, happy day. Jest to obrazeczek dla chłopca, który jest dwujęzyczny, mówi po polsku i po angielsku. No stąd te napisiki, takie troszkę rozweselające. Zupełnie inna technika znowu, taka troszkę muralowa. Natomiast inspiracje tych zwierzątek, roślinek zaczerpnęłam u Helen Dardick. Jest to osoba, która właśnie maluje taką techniką czarno-białą lub kolorową. Maluje takie ilustracje do książek, różne pocztówki. Bardzo mi się to spodobało, zainspirowało do namalowania właśnie tego takiego indywidualnego obrazka dla chłopca. No i stąd taki efekt. Jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, można u mnie zamówić taki obrazek lub w podobnym stylu poprzez Messenger. Proszę przesłać wiadomość, konto na Facebooku Vedic Agata Gallery. Umówimy się co do szczegółów, wysyłam to w tekturowej tubie. Zachęcam, realizacja do tygodnia. Jeżeli Wam się podobał ten filmik, proszę o paluchy do góry. Subskrybujcie mój kanał. Do usłyszenia. Cześć.